dwóch z trzech pakietów ustaw. Tych akurat ważniejszych, bo Krajowej Rady Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Potem owocne rozmowy, jak to podała kancelaria pana prezydenta z panem Smolarem, panią sędziną Gesdorf, które wcale mnie nie napełniły optymizmem. I dziś nie możemy ocenić pana prezydenta ostatecznie, dopóki pan prezydent nie przedstawi gotowych projektów prezydenckich ustaw. Termin dwumiesięczny niedługo się będzie kończył. Sam sobie ten termin zakreślił, wobec czego, i tu sprytnie wywinę się od odpowiedzi konkretnej, ja poczekam, aż te projekty ustaw będą ogłoszone i zobaczymy, czy to są projekty napisane przez środowisko pani sędziny Gesdorf, czy też przez środowisko, którego chciałby twórca trzeciej władzy, koncepcji trzeciej władzy, czyli Montesquieu. Bo nasi antagoniści często powołują się na Montesquieusza jako wykładnię wszelkiej mądrości dotyczącej trójpodziałów władzy. Tylko nie docytowują do końca traktatu Montesquieusza. Bo Montesquieusz nie dość, że wyodrębnił trzeci rodzaj władzy z władzy ustawodawczej i wykonawczej, to także określił warunki sprawowania mandatów sędziego, o czym już szczególnie lewica jakoś niespecjalnie przypomina. A Montesquieusz nawoływał, żeby te same osoby nie pełniły zbyt długo zawodu sędziego, ponieważ będą podatne na korupcję. To są słowa Montesquieusza. I drugie zastrzeżenie Montesquieusza było takie, żeby nie wybierać sędziów z jednej kasty społecznej. Ponieważ także może się to skończyć korupcją i wyrokami ferowanymi tylko w interesie tej kasty. Trzeci postulat był taki, że sędziów jednak należy wybierać, a nie mianować i powoływać. To jest Montesquieusz. Możemy się z nim zgadzać, ale jeżeli traktujemy jako wykładnię mądrości wszelkich w dziedzinie sądownictwa jedną część traktatu Montesquieusza, to nie możemy odrzucać drugiej. Bo myśl jest koherentna i prawdziwa, jak jest wyrażona w całości. Więc,